będziemy dzisiaj tworzyć potężną Polskę w grze Knights of Honor 2 Sovereign. Tak naprawdę nie potrafię wypowiedzieć podtytułu tej gry. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Seria Knights of Honor pewnie dla wielu osób jest grą dzieciństwa, tym i dla mnie, a jeśli nie, to pewnie o tej grze nigdy nie słyszeliście. Z najważniejszych rzeczy, gra ma polskie napisy, więc nie musicie znać innych języków. Możecie grać ze znajomymi, jeśli takowych posiadacie, w trybie multiplayer lub zagrać kampanię solową dowolnym, widocznym krajem. Ja oczywiście zagram Polską, tylko muszę się zdecydować, w którym roku chcę rozpocząć naszą kampanię. Może od najwcześniejszej daty. Polska jest taka potężna i mam gdzie podbijać. Resztę ustawień zostawiam totalnie standardowych, bo szczerze mówiąc nie wiem, co one zmieniają. Swoją drogą, jeżeli gra po obejrzeniu tego odcinka wam się spodobała, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym ją ograł jakimś innym państwem. A nuż ocalimy Bizancjum albo stworzymy Imperium Osmańskie. Kto wie, ile ta gra ma możliwości? Ja na pewno nie. Zajrzyjcie też na NEB, bo gra tam dostępna jest w dość przystępnej cenie. I dodatkowo z kodem PAYPAL5 dostajecie jeszcze 5% zniżki na zakupy. Jeszcze do 5 euro zwrotu na wasze konto PayPala dla pierwszego zakupu. My natomiast rozpocznijmy rozgrywkę. I jesteśmy Królestwo Polski. Chciałbym móc pokazać je wam z oddali, ale niestety nie da się. No chyba, że przejdziemy na widok dyplomatyczny. Nie pamiętam, kiedy ze wsadu korzystałem ostatnio, naprawdę. Wow. Nie zmienia to faktu, że naszą piękną Polską rządzi król Leszek z Sieradza. Jest on dyplomatą, tylko z tego co widzę, o dość bojowym nastawieniu. Czyli pewnie najpierw wypowiada wojny, potem negocjuje. Ma on piękną żonę, królową Grzymisławę oraz dwójkę dzieci. Wow, książę Bolesław jest epickim nauczycielem? Dobrej przyszłości to ja mu nie wróżę. Uczyńmy z naszego władcę skuteczniejszego dyplomatę. Zatrudnimy też dodatkowo przynajmniej dwóch kupców. Handel w tej grze jest naprawdę opłacalny. Pięknie, traktaty zawarte handlowe. W Gdańsku, naszej jedynej prowincji nadmorskiej, rozbudujmy porty. I od razu więcej pieniążków wpłynie do naszego skarbca. A jak wygląda u nas Sieradz? Kopalnia złota? Oj, będę zarabiał pieniądze. Obróbka żelaza? Najwięcej jednak mamy domen wojskowych. To chyba te zamki w Sieradzu, co mają rycerzyków. Dlatego w Sieradzu zbudujemy koszary i będziemy tutaj rekrutowali naszą lepszą armię. Warszawa natomiast jest ludna, dlatego będziemy mogli dużo rekrutować naszego mięsa armatniego, to znaczy dzielnych chłopów, którzy oddadzą swoje życie za władcę Polski. Toruń pewnie kościołami stoi, prawda? Nie za bardzo. Dorobiliśmy się trzeciego kupca. O, kupcy mogą też zarządzać naszymi miastami. Gdzie ich umieścić, by najwięcej mi zarobili? Sprawdźmy też mapę polityczną. Zobaczymy, kto mnie kocha, a kto nie. To pomoże, może będzie naszym celem. Dlatego może, skoro szykujemy się na jakąś wojenkę, zwerbujmy szpiega, którego wyślemy na misję infiltrowania królestwa. Oh my god, i teraz mam szukać pomorza. Nasz szpieg Kasimir zbił się do marszałka Światopełka, ale raczej nie chcemy go zabijać. Na razie przyszykujmy się do standardowej wojny, zbudujmy koszary w Sieradzu. Organizacja rebelii to droga sprawa. Następnie koszary rozbudujemy ostajnie. Jej, w międzyczasie narodziła mi się córeczka, zobaczmy ją. O, książę Bolesław nawet urósł. A nasza księżniczka stała się na tyle już dorosła, że możemy wejść w mariaż i wygląda na to, że Węgry mają wolnego księcia. Może weźmiemy księcia Kalmana, w Warszawie stawiamy domostwa, w Płocku zdecydowanie rynek, ile tutaj mamy dodatkowych zasobów. Za to Lublin? Tutaj postawimy na rolnictwo. W Toruniu, jako że jest to jedyna nasza domena religijna, postawmy kościół. W Sieradzu ulepszyliśmy koszary i możemy teraz rekrutować lekką kawalerię. Ha! Tylko zwiększyłem moją armię, a Węgry już mnie chcą wciągnąć do wojny. Na razie im odmówię. No, Leszek całkiem nieźle się wyedukował w dziedzinie dyplomatycznej, jak i wojennej. Niech poprowadzi nasze wojska, w Sieradzu oczywiście. Właśnie tutaj czeka nasza gotowa kawaleria i za chwilę do niej dorobimy lekką piechotę, słowiańską. Nasza armia wyrusza do Poznania. Tak sobie tutaj wędruje. Aha, tylko lepiej zapytacie Czechów następnym razem, czy mogę przejść przez ich terytorium. Wygląda na to, że za Pomorzem wiele państw nie przepada i w zasadzie nie mają żadnych sojuszników. No ale jeszcze się nie czuję zbyt pewnie w tej grze, więc zrekrutujmy dodatkowych marszałków do Płocka czy też Warszawy i sięgnijmy po lokalne zasoby ochotników. Wojska gromadzimy pod Poznaniem i wypowiadamy wojnę. Arystokracja się cieszy. No i teraz chyba pod Szczecinem dojdzie do dużej bitewki, gdzie dwie nasze armie spotkają się w boju pod moim bezpośrednim dowództwem. A tą trzecią armię wyślimy do plądrowania okolicy w międzyczasie, bo czemużby nie.
nasze wojsko całkiem nieźle się prezentuje. Przeciwnika już tak nie bardzo. Zresztą widać tam po brawurze, że mamy gigantyczną przewagę. Konnice zgrupujmy pod dowództwem Leszka, a resztę dostaje marszałek, którego imienia nie pamiętam. No co, jestem władcą, nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele. Jedna prosta szarża powinna zakończyć tą bitwę dość szybko. No to naciągnęły posiłki dla przeciwnika. Nadal chyba najlepszym rozwiązaniem jest szarża naszej konnicy na mniejszą armię. Dalej wbijać się w tych łuczników, a piechotę ustawmy na prawej flance, żeby zablokowała nadciągającą armię. Dobrze, konnica miażdży naszych wrogów. Jak ci uciekają. Posiłki jednak są tuż, tuż, może zaraz dołączą do tej głównej bitwy. Chyba, że zajmę teraz moją lekką konnicą szybko punkty kontrolne. I pięknie pierwsze zwycięstwo Leszka w tej kampanii. Hurra! Bitwa wygrana. Nawet armia się cieszy dzięki temu. Naprawdę, papież, nie miałeś już kiedy robić krucjaty? O, Brandenburgia chce mnie wesprzeć w tej wojnie. Czemuż by nie? Po wygranej bitwie zajmił się plądrowaniem okolic. Naszemu szpiegowi udało się zniszczyć zapasy żywności w Szczecinie. Wow, łupienie prowincji jest dość opłacalne. Lećmy jednak oblegać Szczecin, skoro jego magazyny z zapasami są puste. O, tymczasem chyba krucjata przebiega całkiem okej. Okay. Mój sojusznik chyba wygrywa bitwę, tak patrząc jak tutaj wyglądają ci wszyscy polegli. Wow, to się nazywa następca. Niech będzie marszałkiem. Tymczasem oblężenie Szczecina trwa w najlepsze. A po Morze płonie! O, jak ulepszymy raz budynek, to już wszędzie budujemy ulepszone. Fajnie! Jako, że już trochę ksiąg zebraliśmy, to może podszkolimy w międzyczasie naszych kupców w targowaniu się? My tymczasem możemy rozpocząć szturm na miasto przeciwnika. Go, go, Leszek do boju. Aha, do zdobycia takiej twierdzy to mnie by się chyba jakieś machiny przydały. Przodem wyślijmy naszych dzielnych chłopów, niech zdobędą mury, a tarczowników na bramę, niech ją otworzą dla konnicy. Dalej do boju, dzielna braci, nie bójcie się tych strzałów, do przodu, do przodu! Oj, chyba nie tak to miało wyglądać. Na szczęście chłopi zdobywają już palisadę. Nie, wroga kawaleria masakruje moich chłopów, oni jeszcze nie zdążyli przejść przez te mury. Ale czekajcie, to jest dowódca przecież. Wszyscy na niego. To nie mogło się skończyć inaczej. Wrogi dowódca popisał się. Szczecin zdobyty, tylko teraz tutaj są bardzo duże niepokoje. Chyba jednak plądrowanie nie było za dobrym pomysłem. Wow, mamy najliczniejszą populację. Chociaż niewiele więcej niż Niemcy. Musimy dopełnić nasze jednostki kawalerii. Straciliśmy też całą piechotę. Dobra, spróbujmy zaprowadzić porządek w Szczecinie. Jej, król Leszek stłumił wszelkie przejawy zamętu w Szczecinie, ale czy by na pewno? Rządy władcy bez wsparcia kapłana zakrawiają na bluźnierstwo. No dobra, papież, niech ci będzie. Co on ma robić? Niech kapłan Mendok umocni kulturę naszego ludu. Ej, to nawet nam się przyda. Kapłani jednak nie są tacy bezużyteczni. Aha, ale to kosztuje pieniądze. Jej, rebelianci się pojawili, ale na szczęście mój król wraca z nową armią. Wow, łucznicy mają całkiem niezły zasięg. Dobrze, że w nich zainwestowałem. Lecicie, chłopaki! I wszystko w przeciwnika! To nie była bitwa, to była rzeźnia. Przynajmniej częściowo to rozwiązało nasze problemy z niezadowoleniem obywateli. O, Stany jak są zadowolone, dają mi jakieś bonusy. Wreszcie Brandenburgia szturmuje ostatnie miasto Pomorza. Pewnie, całe zasługi dla Brandenburgii przez to. O, obok Gdańska pojawił nam się obóz, z którego możemy werbować jakieś zaciężne wojska. Ci rycerze feudalni są mega drodzy. W oczach władców innych królestw jesteśmy teraz wielkim mocarstwem. Morale armii, wpływy królestwa, kultura, wyjebiście. Piąta pozycja na świecie. Doszły nas słuchy, że Ruś Halicko-Wołyńska jest wycieńczona wojnami, które toczy. Czyżby to była dobra okazja do ataku na nich? Tego co widzę, muszą sobie radzić z naprawdę niezłymi buntami. A ich armię to chyba samo chłopstwo. Więc może zaplanujmy inwazję na Ruś Halicko-Wołyńską. Przekonajmy Węgrów, żeby nas poparli w tej wojnie. W sumie nie zliczę, ile razy Węgry mnie nawoływały do takiej wojny. Zmienię też następcę tronu. Książę Przemysław jest znacznie bardziej uzdolniony od swojego starszego brata. Aha, tylko jego brat może się zbuntować. No trudno, wtedy go nabijemy na pal. No to nadszedł czas na wojnę kolejną. Nie podoba nam się ta rozmowa. Plan inwazji wchodzi w życie. Panie, nasi stronnicy Węgry postąpili zgodnie z naszym planem. Inwazja na Ruś Wołyńską dołączają do naszego ataku. Pierwsze uderzenie robię na Rzeszów, a oblężenie trochę nam potrwa. Przed wojną dobrze jest wycofywać kupców, jakby co. To w sumie nawet dość oczywiste. Wow, jakie tu armie nadciągają. No nie, stracili mi kupca, a to bydlaki. No, trzeba zatrudnić nowego.
Nasz książę Przemysław może stać się jednym z naszych marszałków, tym bardziej, że dowodzi kawalerią oraz jest dobrym łucznikiem. Nasz szpieg w Rzeszowie może otworzyć nam bramę. Spróbujmy. Oj, chyba nie wyszło. Zmarł król. Niech żyje król Przemysław. Oczywiście jego starszy brat zbuntował się. Dodatkowo Bisia zażądała ode mnie poznania albo wojny, więc mamy wojnę. Niech nasi bracia się rozprawią ze sobą. Bitwa jest bardzo zażarta, ale chyba to wygramy. Na razie starszego brata będę trzymał w lochach. Zdobyliśmy też Rzeszów, więc czas teraz zaatakować Halicz. Oj, będzie duża bitwa. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Wszystkie siły do boju! Jednak jakość polskiego wojska decyduje w tej bitwie i to tchórze z Wołynia uciekli z bitwy. Ale mamy tutaj jakąś inną, mniejszą armię, którą możemy dopaść. Porządek w Rzeszowie został przywrócony, no to teraz czas dalej atakować. Nieźle jak na początek. Trzy wojny naraz i teraz jeszcze zdradzieckie Czechy nas zaatakowały. Mimo iż mamy gigantyczną przewagę. Halicz również padł i przez to Królestwo Rusi Halicko-Wołyńskiej chce zawrzeć z nami pokój. A niech też i tak będzie. Uderzmy w takim razie na Wrocław. No w sumie bardzo lubię to miasto, więc czemuż by go nie zdobyć? No muszę przyznać, że tutaj naprawdę Czesi trzymają gigantyczne siły. 6,5 tysiąca. Ale to chyba wtedy jedzenie im się szybciej kończy. Szkoda, że nie mam zbędnych 4,5 tysiąca, to bym zatrudnił tych najemników do toczenia wojen. O nie, krucjata skończyła się przegraną. Wrocław zdobyty, ale niestety straciłem przez to jednego hrabiego. Trzeba będzie zatrudnić nowego dowódcę naszych wojsk. Jeszcze straciłem do tego całą moją armię. To jest nieuczciwe. W tym czasie Węgry sobie tutaj spokojnie wszystko plądrują. No, czeskiego hrabiego możemy ściąć albo wypuścić, ale niestety nikt nie chce mi za niego zapłacić. Nie wiem czemu. Ale rebelianckiego ścinamy bez problemu. Nie dam wam pieniędzy, ludzie. Ja muszę zbudować moje warsztaty oblężnicze wreszcie. One są bardzo drogie. Jednak Czesi zapłacą mi okup za swojego marszałka. Ten rebelianta Witold ma nawet taką fajną czapeczkę. Jednak jego rebelia to sami chłopi. Bez problemu to rozbijemy. Tak zauważyłem wojska miśni wreszcie. Ale tak się składa, że właśnie mi wysłali propozycję pokoju. No i pan z czapeczką leci do ścięcia. Wojna z Czechami również wygra. Dodatkowo stali się naszym wasalem. No i nasze królestwo naprawdę ładnie się rozrosło. Tylko te czerwone prowincje to wszystkie te, które nam się obecnie buntują i trzeba tam zaprowadzić pokój. Ojciec królowa Brandendikta dokonał żywota, co pozwala nam wystąpić o dokonanie spadku. No dobra, tłumaczenie w tej grze może nie jest najlepsze, ale widziałem również gorsze. A spadkiem tym jest prowincja Brandenburgia. Ha, no, ostatnio ją splądrowano, ale lepszy taki spadek niż żaden. Prowincja za darmo. Ale jak to pogorszyło relacje? Przecież to nam się należało. Czas zmienić Polskę z drewnianej na murowaną. Ej, typie! Tak, ty! Co mi kradniesz moją rolę dziejową? Obserwujecie! Kopalnia złota w Sieradzu zrobiona i widać, że zarabia nam ładne pieniążki. W sumie w naszym kraju to wszystkie warstwy społeczne są zadowolone, oprócz chłopów, więc chyba nic się nie zmieniło. Ruś Halicko-Wołyńska chce rundy drugiej. Jak najbardziej mi to pasuje. Tym bardziej, że teraz mogę już nabyć katapulty do moich armii. Pierwsze nasze uderzenie idzie na Łusk i mimo posiadania katapulty nie mogę od razu szturmować. Szkoda. Pod Łuckiem ma jednak miejsce duża bitwa. Troszeczkę się zgapiłem i nie mogę w niej sam dowodzić. Ale już w tej drugiej jak najbardziej. Aha, naprzeciwko nas są po prostu sami chłopi. I standardowo ostrzał łuczników, szarże kawalerii, rzeźnie wijątek. Ich dowódca ucieka samotnie, a nasza lekka kawaleria go dorwała. Ta bitwa nie mogła się inaczej zakończyć. Hurra! No niestety bitwa pod Łuckiem mimo to nie przebiegła dla nas zbytnio korzystnie. Musiałem wycofać dwie moje armie. Bitwa o Łuck. Jak widzimy, bardzo potężne miasto. Ale my mamy niespodziankę. Katapultę! Która z daleka może razić wieżę przeciwnika. Przez co raczej nie powinniśmy nikogo stracić podczas zdobywania tego miasta. Dajesz! Napierdzielaj! Ładnie! Wygląda też na to, że nie mamy jakiegoś zapasu amunicji do niej. Więc niech strzela i zrównamy tą osadę z ziemią. O, wygląda na to, że w wojska przeciwnika też mogę strzelać, tylko ta katapulta nie za bardzo celna jest. Lećmy naszą kawalerią, skoro wyszedł dowódca wojsk przez bramę. Piękna bitwa. Ej, to ma friendly fire? Nie! Mimo wszystko wygraliśmy. Ale cofnijmy się mimo wszystko do Warszawy, żeby odświeżyć nasze oddziały. Ofensywa rusza pełną parą. Lecimy oblegać kolejne miasta Rusi. Ciekawe, kogo wesprę w tej bitwie pod Turowem. Czy buntowników, czy mojego wroga? Co tu się stało? Z kim ja teraz walczę? A nie, ja po prostu teraz z nimi toczę bitwę. Nie wiem czemu, ale tocząc walki z tymi buntownikami, niszcząc tych chłopów,
się czuję, jakbym jakąś rzeź tutaj robił, taką istną. Moja konica nawet dostała teraz nieustraszoną rangę i możemy toczyć walki jeszcze skuteczniej. Rozwinąłem tradycję naszej rodziny w taktykę kawalerii, żeby mieliśmy jeszcze silniejszą kawalerię, a widzę, że tych specjalizacji troszeczkę można mieć. Ej, tutaj rum powstał. Można tworzyć nację w tej grze? Upadek Rusi chyba rozścieczył moich sąsiadów. Bo tak, Ruś właśnie upadła. No ale przecież sama tego chciała. W sumie dzięki temu mamy już dostęp od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, czyli Polska od morza do morza. Tylko ten Kijów i Żytomierz przydałoby się również jeszcze mieć. Król Przemysław zmarł, niech żyje król Bogisław. No, do potęgi swojego ojca to on nawet nie dorasta. Przydałoby się zacząć importować jakieś dobra do nas. Nie zmienia to faktu, że Polska jest jednym z najpotężniejszych państw obecnie, chociaż do zwycięstwa troszeczkę nam jeszcze brakuje. Jeżeli lubicie alternatywy historyczne w grach, polecam ten odcinek z Wiktorii, gdzie tworzę Związek Radziecki z prawdziwym komunizmem i rozprzestrzeniam tą utopię na cały świat.